Bardzo serdecznie witam na naszym spotkaniu, które jest poświęcone tematowi Nowego Narodzenia. Czas liturgiczny bardzo sprzyja takim właśnie tematom, bo mówimy przecież o Bożym Narodzeniu. O Bożym Narodzeniu, które przynosi dar duchowego życia, a więc także i Nowego Narodzenia dla każdego chrześcijanina. Cieszę się też bardzo, że będzie to współgłos, nasza współpraca z Andrzejem Dziewitem. Wspominamy nasze wyprawy sprzed lat do Rakowic, do Polkowic, do różnych miejsc we Wrocławiu, więc nasza współpraca w taki właśnie sposób mówienia razem na spotkaniu, na konferencji, na rekolekcjach jest naszym starym, dobrym doświadczeniem. Zacznijmy więc nasz dzisiejszy temat o Nowym Narodzeniu, zapisany na plakacie. Temat od razu nas odsyła do Pisma Świętego, do trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, ale zacznę jednak od wspomnienia z tej właśnie sali, od spotkania, które miało miejsce tutaj we wtorek kilka dni temu. Otóż 10 grudnia właśnie tutaj gościliśmy w tej auli papieskiego Wydziału Teologicznego przybysza z Syrii. Przybysz z Syrii był to patriarcha Grzegorz III Lacham, patriarcha Antiochii, Jerozolimy, Aleksandrii, ma tytuł patriarchy całego wschodu, a nawet tytuł 13 apostoła. Miał tu swoje orędzie na temat kościoła w Syrii, chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, ale był też bardzo ciekawy historii. Rozglądał się po Wrocławiu, dopytywał o różne szczegóły i zapytał mnie też, czy to właśnie są między innymi też te tereny, na których toczyła się II wojna światowa. Tak rozglądał się po murach, po świątyniach, pytał, czy wielkie zniszczenia wtedy podczas wojny nastąpiły tu we Wrocławiu. I w pewnym momencie mówi, no tak, zginęło wtedy 50 milionów ludzi. A była to wojna między chrześcijanami. Tak zakończył swoją refleksję. A była to wojna między chrześcijanami. Bardzo intrygujące sformułowanie, które każe pytać, co znaczy słowo chrześcijanin. Pewnie, że Hitler i Stalin, dwaj główni architekci zbrodni wojennych, no, byli ochrzczeni. No tak. Pewnie, że potem też radykalnie odstąpili od wiary chrześcijańskiej i gwałtownie ją zwalczali. Podobnie jak wszyscy ich najgorliwsi współpracownicy i zwolennicy. Widzimy więc, że pytanie o to, kto to jest chrześcijanin, to jest takim prostym pytaniem, że do bycia chrześcijaninem pewnie nie wystarczy pochodzenie z chrześcijańskiego kręgu kulturowego, a może nawet i tak można by to sformułować z chrześcijańskiego kraju. Trochę tak, jakby z krajów muzułmańskich pochodzili muzułmanie, z krajów hinduistycznych, jak Indie czy Nepal, hinduiści, no a z krajów chrześcijańskich po prostu pochodzą chrześcijanie i tak człowiek zostaje chrześcijaninem na podstawie miejsca pochodzenia czy swojego środowiska pochodzenia. Przypomnijmy sobie pewien fragment z Księgi Machabejskiej. Pierwsza Księga Machabejska, rozdział pierwszy, gdzie czytamy tak. Wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc, pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Udali się do króla, on dał im władzę, by wprowadzali pogańskie obyczaje, pozbyli się znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Zwróćmy na to uwagę, na to wyrażenie. Odpadli od świętego przymierza. Nawet w judaizmie było możliwe odpaść od przymierza i w tym sensie już nie być członkiem
narodu wybranego, narodu świętego, a czy podobnie nie może zdarzyć się też i między ludami chrześcijańskimi. Przykład zaczerpnąłem z lat II wojny światowej, idąc za podpowiedzią patriarchy Gregoriosa III z Syrii, ale w mniej dramatycznej formie, to pytanie brzmi łagodniej i pewnie znacznie częściej trzeba je zadać. Czyż wielu nie żyje tak, jakby Boga nie było? Jakby nie było Boga, nie było Pana Jezusa, tak jakby nie byli chrześcijanami. To w jakim sensie chrześcijanami są? Kiedy na usprawiedliwienie tej nazwy chrześcijanin można by tylko jakieś minione fakty z ich życia przytoczyć, może właśnie metrykę chrzcielną, albo może przystąpienie dawno temu do pierwszej komunii świętej. Powraca pytanie, kto to jest chrześcijanin i na jakiej podstawie można stwierdzić nie tylko, że ktoś pochodzi ze środowiska chrześcijańskiego, ale chrześcijaninem jest. Po tym pierwszym rozglądnięciu się po świecie, po środowisku, po historii, teraz po odpowiedź zwracamy się do ksiąg Pisma Świętego. A Nowy Testament podpowie nam na przykład, będzie kilka przykładów, pierwszy z nich podpowie nam, że chrześcijanin to człowiek widzący. Jest w Ewangelii według świętego Jana takie wyznanie kogoś, kto doznał przemiany pod wpływem spotkania z Panem Jezusem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. To zostało też w piękny sposób ujęte w pieśni, którą kiedyś śpiewaliśmy w grupach modlitewnych. Wtedy byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. I śpiewaliśmy przecież nie tylko po to, by przypomnieć jakieś ewangeliczne, dawne sceny, ale by przypomnieć też fakty z życia. Byłem jak ślepy, On przywrócił mi wzrok. Dalej. Chrześcijanin to, kolejny przykład, ktoś przebudzony. To z kolei znajdziemy w liście do Efezjan w rozdziale 5. Zbudź się, ośpiący. Tak tam czytamy. Zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Ktoś, kto się zbudził. I po przebudzeniu okazało się, że jest w towarzystwie Pana Jezusa. A zajaśnieje ci Chrystus. Efezjan, rozdział 5. Jeszcze jeden przykład. Chrześcijanin to ktoś, kto ma inny sposób myślenia, kojarzenia faktów, inny sposób oceniania. To pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, gdzie czytamy, człowiek duchowy rozsądza wszystko, a my właśnie znamy zamiar Chrystusowy. My to chrześcijanie. I my właśnie znamy zamiar Chrystusowy. Co to znaczy? To znaczy, że umiemy poruszać się w życiu, w rzeczywistości. Umiemy poruszać się po faktach życia, wiedząc, jaka jest ocena tych faktów dokonywana przez Pana Jezusa. My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Widzimy, otrzymujemy trochę inny kierunek myślenia niż odniesienie się tylko do jakichś kulturowych, historycznych, geograficznych motywów powiedzenia, że jestem chrześcijaninem. To sięgnięcie w inne sfery egzystencji. Człowiek widzący, człowiek przebudzony, człowiek myślący inaczej. No i oczywiście podstawowe pytanie, skąd się to wzięło? Skąd się wzięła ta przemiana, to otwarcie oczu, to przebudzenie, to rozjaśnienie umysłu? Idziemy dalej w czytaniu Pisma Świętego i dowiemy się, skąd się to wzięło. Pierwszy list apostoła Jana. Na samym początku, w pierwszym rozdziale apostoł
wyjaśnia ludziom, co to znaczy być chrześcijaninem. Wyjaśnia na swoim przykładzie. I mówi, my ujrzeliśmy własnymi oczami, patrzyliśmy, nasze ręce dotykały i oznajmiamy wam, że mamy wspólnotę z Jezusem Chrystusem i z Bogiem Ojcem. Spotkaliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy, słyszeliśmy, mamy wspólnotę z Chrystusem, z Bogiem Ojcem i dzielimy się z wami, byście wy też mieli wspólnotę. Ta niezwykła przemiana, która na różny sposób się objawiła, dokonała się przez spotkanie. I to spotkanie nie powierzchowne albo błahe, tylko spotkanie, które wyzwoliło w człowieku zupełnie nowy początek, tak radykalny i tak dramatyczny, że zasługuje na nazwę nowego narodzenia. Kiedy apostoł Piotr pisał swój list do pierwszych wspólnot chrześcijańskich, pewnie do tych, którzy od niedawna byli w kościele, może nawet do tych, którzy w ogóle niedawno zostali ochrzczeni, to zwrócił się do nich takimi słowami. Bracia, jako niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego mleka. Ci ludzie mogli mieć po lat 20, 40, może 70. A apostoł im mówi, jak niedawno narodzone niemowlęta. Zakorzeniona w kościele apostolskim świadomość, że chrześcijaństwo to o wiele więcej niż zmiana światopoglądu, to o wiele więcej niż zmiana postaw moralnych, że chrześcijaństwo to coś tak mocnego, że życie zaczyna się na nowo. Pan Jezus mówi, ja jestem życiem. W tym sensie, że od spotkania z Nim życie zaczyna się na nowo, zaczyna się właśnie nowe narodzenie. W Stanach Zjednoczonych to określenie nowonarodzeni chrześcijanie, born again, Christians, stało się nawet takim kulturowym i powszechnie znanym terminem na opisanie pewnej grupy chrześcijan, którzy właśnie doznali spotkania z Chrystusem i są przemienieni przez to doznanie. A 30 lat temu dostałem w prezencie nawet książkę amerykańską pod tytułem The Born Again Catholic, nowonarodzony katolik. Powstała 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Cóż to może znaczyć, że do tego słowa katolik albo chrześcijanin dodaje się ten określnik, born again, narodzony na nowo. To pewnie jakieś wewnętrzne przeżycie serca i chyba nic dziwnego, że w naszych czasach, w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych bywało podkreślane, wszyscy znamy zapewne hymn Amazing Grace, czyli jakaś cudowna, olśniewająca łaska. Hymn w środowisku anglosaskim, hymn chrześcijański bardzo znany, napisany przez byłego handlarza niewolników, który tak zarabiał na życie, woził niewolników, a tych, których nie udało się dowieść żywych, było to zwykle dość sporo, nawet do połowy, no, wyrzucano za burtę. Tak zarabiał na życie. A potem coś się stało. Porzucił to haniebne zajęcie, zaczął zwalczać handel niewolnikami, został nawet duchownym anglikańskim. Został duchownym w kościele anglikańskim i napisał hymn Amazing Grace. I słowa z tego hymnu. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Kiedyś byłem zgubiony, ale zostałem odnaleziony. Byłem ślepy, a teraz widzę. Ktoś mnie znalazł. Ktoś mnie znalazł, otworzył mi oczy, przebudziłem się. I zjaśniał mi Chrystus, poznałem zamysł Chrystusowy i zacząłem myśleć inaczej. Dlaczego? Bo spotkałem kogoś i narodziłem się na nowo. O tym jest hymn Amazing Grace. To jest hymn opiewający pewne wewnętrzne i duchowe doświadczenie.
A teraz przenieśmy się w czasie o ponad 200 lat, bo tyle minęło od owego XVIII wieku, kiedy powstawał hymn Amazing Grace i znajdziemy się w Moskwie w latach 90. Pod koniec lat 90. byłem w Moskwie i w cerkwi, w samym centrum miasta. Zwiedzaliśmy po prostu zabytkową cerkiew i trafiliśmy na taką scenę. Pośród cerkwi wielki zbiornik z wodą, baptysterium. Do tego baptysterium kolejka. Ludzi ubranych na biało i schodzą po schodkach do wnętrza, tak, tego zbiornika. I ksiądz, który kładzie im rękę na głowę i trzy razy zadusza w wodzie, wypowiadając słowa: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kilka lat potem znaleźliśmy się w obwodzie kaliningradzkim, gdzie po 40 latach ateistycznej, kompletnej pustyni rozpoczęła się ewangelizacja. Jednym z ośrodków takiej ewangelizacji był klasztor, jest klasztor mniszek, klasztor z kaplicą. Mniszki z dumą pokazywały nam w środku tej kaplicy wielkie, wspaniałe baptysterium, żeby chrzcić. Zbiornik z wodą. Po co? Po co ten ksiądz w Moskwie i te mniszki na prowincji obwodu kaliningradzkiego, dlaczego to przygotowali? Pewnie powiedzieliby bez wahania: chrzcimy, aby ci ludzie stali się chrześcijanami, aby narodzili się na nowo. Mamy więc jakieś dwa wątki, które są nam i będą nam potrzebne do zrozumienia sensu narodzenia na nowo. Jeden wątek to jakieś subiektywne, wewnętrzne dotknięcie przez Pana Jezusa w sercu. A drugi wątek to obiektywny gest Kościoła. Gest udzielenia chrztu, udzielenia sakramentu. Czy jeden i drugi wątek ze sobą konkurują? Bynajmniej. Jeden i drugi wątek koniecznie muszą się spotkać. Nowe narodzenie jest jednym i drugim. I pewnie dzisiaj, jak kto wie, może jak nigdy wcześniej, potrzeba nam syntezy obu tych wątków, sakramentu i przeżycia, subiektywnego doświadczenia i obiektywnego daru. Gdzie tą syntezę znajdziemy? Myślę, że łatwo się domyślić, że syntezę znajdziemy oczywiście w Piśmie Świętym i w tym pomoże nam zasygnalizowany w temacie odnośnik biblijny Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3. Tam to właśnie znajdziemy opis spotkania Pana Jezusa z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim, i to przeczytam kilka zdań kluczowych, tak, by mieć przed oczami to wydarzenie. Pan Jezus nie mówił o teorii, tylko mówił o praktyce. Nie wygłosił traktatu teologicznego na temat Nowego Narodzenia, tylko kogoś do Nowego Narodzenia zaprosił. Może więc byłoby dobrze, gdybyśmy nawet wyobrazili sobie tę scenę. Ten dostojnik przyszedł nocą. Jest ciemno. Przychodzi do słynnego nauczyciela, do słynnego rabiego, o którym Nikodem zaczyna już podejrzewać, że to chyba nie jeden z wielu nauczycieli, że to jest nauczyciel niezwykły, a być może nawet tak niezwykły, że warto go pytać o rzeczy absolutnie najważniejsze. Na przykład o to, jak można wejść do królestwa. I tu zaczynamy naszą lekturę. Jan, rozdział 3, od wersetu 3. Rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci,
jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się więc, że powiedziałem ci, trzeba się wam powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. I tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Tak, to w tym właśnie tekście Ewangelii występuje to słynne sformułowanie: jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, zaraz zobaczymy, czy to jedyna możliwość tłumaczenia tego słowa. Ean metis gennese anosen. Jeśli się ktoś nie narodzi, niektórzy oddają to tym właśnie słowem powtórnie, inni oddają to słowem, jeśli się ktoś nie narodzi z wysoka, a być może pełne znaczenie tego wersetu otrzymamy dopiero wtedy, kiedy spotkamy oba te tłumaczenia, gdyż być może aż tak wiele mieści się w greckim słowie anosen. Może znaczyć znowu powtórnie, ale może też znaczyć z wysoka. Czemu tak długo zatrzymujemy się przy tym jednym wersecie? Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego, bo to jedno z tych biblijnych wyrażeń, które w najbardziej decydujący sposób wpłynęły na całą historię chrześcijaństwa i warto. Warto włożyć wysiłek, by poznać sens tych paru słów. Jeśli się ktoś nie narodzi, anosen. Tak, czy tylko powtórnie? To słowo ma dwa znaczenia w języku greckim. I Pan Jezus w dalszej części dialogu z Nikodemem pewnie prostuje dwa możliwe nieporozumienia. Mówiąc tak, owszem, chodzi o narodzenie, ale nie o cielesne. O to się pytał Nikodem, przecież to byłoby niemożliwe narodzić się po raz drugi. Tak, mówi Pan Jezus, ale z ducha, czyli z Boga, bo to właściwie znaczy słowo z wysoka. Z wysoka to znaczy z wyżyn niebiańskich, z tych wyżyn, gdzie mieszka Bóg, z niebios, narodzenie z nieba. I to spotkamy, pamiętamy to przecież w pierwszym rozdziale Ewangelii Janowej, ci, którzy z Boga się narodzili. Z Boga, czyli z wysoka. To pewnie jest po prostu synonim. I zresztą w tym samym rozdziale trzecim, Jan 1:31, czytamy, kto przychodzi z wysoka, anosen, z wysoka, panuje nad wszystkimi, jak to z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Jest więc mowa o narodzeniu, które przychodzi z góry, które przychodzi od Boga, które przychodzi z mocy Ducha Świętego. Podobnie też wyrażenie powtórne narodzenie, no, domaga się wyjaśnienia. Tak, born again, narodzeni właśnie raz jeszcze. No, tylko w pewnym znaczeniu, bo przecież chodzi o narodzenie zupełnie inne. Właśnie niepowtórne, nowe w tym znaczeniu, że innego rodzaju, innego typu, z wody i z Ducha Świętego. Tu znowu przypomnijmy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Janowej. Ci, którzy ani z krwi, ani z woli męża, ani z rządzy ciała, ale z Boga się narodzili. I to przedstawia Pan Jezus jako warunek wejścia do Królestwa. Żeby narodzić się na nowo, narodzić się z wysoka. I zauważmy, że od razu łączy obiektywny dar sakramentu z wody i z ducha. Później święty Paweł odda to słowami obmycie wodą, któremu towarzyszy słowo, ale od razu dołączył do tego Pan Jezus też ten element subiektywny i przeżyciowy. Bo w tym samym paragrafie, w tym samym akapicie, w tej samej frazie od razu dodał: tak jest z każdym, który narodził się z ducha.
Szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Narodzenie z Ducha to także doświadczenie prowadzenia przez Ducha Świętego. Ciekawe, że ciągle jesteśmy w rozdziale trzecim Ewangelii Jana, że od obietnicy ten rozdział trzeci przychodzi do spełnienia obietnicy, do czynów, które obietnice spełniają. Przy końcu rozdziału trzeciego, to werset 22, czytamy, że Jezus i jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej, tam przebywał z nimi i udzielał chrztu. Od mówienia o nowym narodzeniu trzeba przejść też do wprowadzania w nowe narodzenie, które obejmuje chrzest i obejmuje nauczanie o tym, jak żyć w Duchu Świętym. Jedno i drugie. Element obiektywnego sakramentu udzielanego przez Kościół i wewnętrznego, bardzo osobistego w tym sensie, subiektywnego doświadczenia mocy Ducha Świętego. Zobaczmy, że w tę stronę poprowadzi nas też inny ewangeliczny tekst. Tutaj sięgniemy sobie do Ewangelii według świętego Mateusza. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, sama końcówka, werset 19 i 20. To słowa bardzo dobrze znane we wszystkich grupach modlitewnych. Idźcie i nauczajcie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. I znowu warto przyjrzeć się, czy z tak sformułowanego polskiego tłumaczenia nie należałoby jeszcze wydobyć więcej znaczeń, dopowiadając trochę do różnych słów, których tu użyto. Idźcie i nauczajcie. Wszystkie narody w tłumaczeniu polskim, możemy się dziwić, dlaczego dwa razy zaleca się jak gdyby to samo. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko. Tak to troszkę wyszło po polsku. Jakby Pan Jezus dwa razy zalecił to samo. Kiedy się przyjrzymy słówkom greckim, okaże się, że bynajmniej nie jest to powtórzenie i że dynamika tego tekstu pasuje jak ulał do naszego wieczoru. Bo zaczyna się od idźcie i maseteu za te właściwie idźcie i czyńcie uczniów. Idźcie, czyńcie z ludzi uczniów, czyli sprawiajcie, żeby stawali się moimi uczniami, tak jak wyście, apostołowie, stali się kiedyś uczniami idąc za mną, tak teraz sprawcie, żeby ci inni też, podobnie jak wy, stawali się uczniami, żeby stawali się uczniami jak, czyli jak czyńcie uczniów. Na dwa sposoby. Po pierwsze, dając im chrztu. Po drugie, ucząc je zachowywać wszystko. Ucząc ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A więc znowu, udzielając chrztu, udzielając mocy, żeby w ogóle byli w stanie wejść na drogę, którą proponuję, a potem ucząc, aby zachowali wszystko, co wam przykazałem, kryje się w tym od razu sugestia, że pewnie w ogóle nie da się zachować tego, co Pan Jezus nakazuje, nie mając wewnętrznej mocy. Jeśli przyjrzymy się greckim sformułowaniom, to raczej takie wrażenie odniesiemy. Czyńcie uczniów jak? Udzielając im mocy przez chrzest, a jak moc otrzymają ducha, to wtedy będą rozumieli wasze nauczanie o sensie i bogactwie i pięknie Ewangelii. Jeśli spojrzymy na końcówkę innej Ewangelii, Ewangelii według świętego Marka, rzecz ciekawa, że tam kolejność wydaje się odwrócona. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 16, wersety 15 i 16, też dobrze znane nam słowa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Tam z kolei napisane jest, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. I kolejność tu akurat jest taka. Uwierzy i przyjmie chrzest. Widać więc, że w Ewangelii nie dają nam jakiegoś schematycznego przepisu, tylko rzucają światło na różne życiowe sytuacje.
i na taką drogę do Nowego Narodzenia, która w Polsce pewnie jest częstsza, że ktoś najpierw przyjmuje sakramentalną moc, tak zwykle w Polsce jest, w dzieciństwie, a potem, zgodnie z przepisem Ewangelii Mateusza, słyszy, jak się go uczy. Didaskon des, ucząc ich, tych, którzy już mają moc sakramentu, ucząc ich, aby zachowywali wszystko, co wam przekazałem. W innych krajach te proporcje mogą być odwrócone. W Korei Południowej więcej dorosłych przyjmuje chrzest w kościele katolickim niż dzieci. Tam tak wygląda sytuacja, taka dynamika i takie skutki entuzjastycznego głoszenia Ewangelii w Korei. Tam pewnie częściej trzeba by cytować Ewangelię Marka. Kto uwierzy, a potem przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. I można by dokonać jeszcze przeglądu całej serii tekstów z Dziejów Apostolskich, gdzie jak refren w Dziejach Apostolskich przewija się to, że po ogłoszeniu kerygmatu, po zwiastowaniu dobrej nowiny o Chrystusie, że Chrystus chce wejść w wasze życie i rozjaśnić, właśnie zbawić, ludzie pytają, jak na przykład pod koniec rozdziału drugiego, ci, którzy usłyszeli, pytali się, co mamy czynić? I w odpowiedzi słyszeli, nawróćcie się i niech każdy z was przyjmie chrzest. To jest nowe narodzenie. Nie wystarczy posłuchać. Nawet nie wystarczy zgodzić się z tym, czego się posłuchało. Zobaczmy, jak dobrze słuchacze zrozumieli, że to nie była prelekcja i to nie był wykład. To było zaproszenie do przekroczenia progu. Potem w Dziejach Apostolskich to znajdziemy to w rozdziale 14. To jest tekst, który przypomniał papież Benedykt w swoim liście na rok wiary. Tam, gdzie apostołowie, wracając do Antiochii, dzieląc się tym, co Pan Bóg zdziałał, powiedzieli tym, co Pan Bóg zdziałał i jak wielu poganom otwierał bramy zbawienia, bramy wiary, porta fidei. Widzimy, głoszenie kerygmatu oznacza, że człowiek się będzie musiał ruszyć z miejsca. Można to ująć, tak, w tym obrazie Nowego Narodzenia, a pewnie dla pełnego bogactwa tego sformułowania możemy sięgnąć po inne sformułowanie, po inne wyrażenie z dziejów. Trzeba jeszcze przejść przez jakąś bramę, przez jakiś próg, trzeba znaleźć się w ogóle w innym miejscu. Wystarczy posłuchać prelekcji i zostać tam, gdzie byłem. Pan Bóg otwierał bramy oczywiście po to, żeby ci poganie przeszli przez próg, przeszli przez bramę i znaleźli się w zupełnie innym miejscu życia. Taki jest sens też tego, co w rozdziale drugim usłyszeli. Co mamy czynić? Nawróćcie się, niech każdy z was przyjmie chrzest. W rozdziale ósmym Filip, który ogłosił dobrą nowinę dworzaninowi, który zrozumiał, o co chodzi. Wysłuchał, a na końcu mówi, no dobrze, to już wiem, to teraz co przeszkadza, żebym został ochrzczony? Dobrze zrozumiał sens głoszenia kerygmatycznego. Apostoł Paweł, który właśnie w jakimś subiektywnym doświadczeniu spotyka Pana Jezusa pod Damaszkiem. Kim jesteś, Panie? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Czy już się skończyła przygoda Pawła? Nie. Dopiero połowa początku, a druga połowa, gdzie Pan Jezus mówi, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I co masz czynić? Ananiasz, który udzielił Pawłowi chrztu. Widzimy jedno i drugie. Subiektywne doświadczenie, namaszczenie, dotknięcie i obiektywny, sakramentalny dar Kościoła. W liście do Efezjan apostoł ujmie to tak, kiedy w jednym zdaniu będzie chciał opisać bogactwo udzielone przez Pana Jezusa nam, chrześcijanom. List do Efezjan, rozdział 5. Apostoł pisze, Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo. Obmycie wodą,
temu obmyciu towarzyszy słowo. To oczywiście echo Ewangelii Janowej, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego. I jeszcze słówko o tym, jak pierwsze pokolenia chrześcijańskie zrozumiały to biblijne nauczanie. To jest metoda, którą też wszystkim bym polecał. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, co znaczą teksty Pisma Świętego, to pytajmy pierwszych pokoleń chrześcijańskich. Oni mieli największe szanse, żeby dobrze zrozumieć. Mówili w tym samym języku, żyli w tym samym państwie, mieli tę samą kulturę, te same zwyczaje, mieli największe szanse, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło tym, którzy napisali Nowy Testament. Pytamy więc jednego z pierwszych pobiblijnych pisarzy chrześcijańskich, miał na imię Hermas, pisał około 140 roku, czyli w czasach, kiedy posiwiali chrześcijanie mogli z dzieciństwa pamiętać apostołów Piotra i Pawła. Jeszcze z dzieciństwa niektórzy ludzie mogli pamiętać Piotra i Pawła i komentując tekst z Ewangelii, kto chce zbudować wieżę, tak, niech baczy, czy będzie miał na wykończenie. Hermas, komentując ten tekst, mówi: chrześcijaninie, twoja wieża zbudowana jest na wodzie. Jakiś przedziwny obraz, jak to wieża na wodzie? Ale kiedy już przez ten paradoks wzbudził nasze zaciekawienie, to wyjaśnia, ponieważ przez wodę wasze życie zostało zbawione i nadal będzie zbawione. Chrześcijanin, który całe życie buduje wieżę i zastanawia się, czy będzie miał na wykończenie, buduje ją na fundamencie, a tym fundamentem okazuje się woda. Oczywiście woda chrztu. Albo inny przykład, to z kolei z Tertuliana, który pisał w następnym pokoleniu, tak koło roku 200. O chrześcijanach mówi: my chrześcijanie jesteśmy jak rybki. Zgodnie z naszym znakiem ichthys, rybka. Ten znak czasem widzimy na samochodzie i my kojarzymy go tak raczej tylko z Chrystusem, a jak widać, mogło się zdarzyć w tym pierwotnym chrześcijaństwie, że kojarzyli ten znak zarówno z Chrystusem, jak i z chrześcijaninem. Z Chrystusem, bo ichthys to pierwsze litery od słów Jezus Chrystos, Theou, Chios, Soter. Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. Ale kojarzyli to też wtedy z chrześcijaninem. Znak ryby oznaczał też tego, kto narodził się na nowo. I tak to opisał Tertulian: my rybki, zgodnie z naszym znakiem ichthys, Jezusem Chrystusem, rodzimy się w wodzie. Ryby rodzą się w wodzie. I chrześcijanin też rodzi się w wodzie. Rodzimy się w wodzie i nie możemy się inaczej zbawić, jak tylko przebywając w wodzie. No, dopóki przebywamy w wodzie, co to znaczy? To znaczy, dopóki pamiętamy o tym przymierzu, czerpiemy z niego moc. Właśnie tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Duch, który wieje dokąd chce. Ale jeżeli ktoś wycofa się z tchnienia ducha, jeżeli ktoś o przymierzu zapomni, tu sobie przywołujemy tekst Księgi Machabejskiej, wyzbyli się znaku przymierza, odstąpili od przymierza, to Tertulian ujmuje to w takim obrazie: aby wymordować rybki, trzeba je tylko wyjąć z wody. Tak rzeczywiście jest. Nieszczęsna rybka, którą wyjmie się z wody, po paru minutach marnie skończy. Nieszczęsny chrześcijanin, którego wyjmie się ze świadomości, że jestem nowonarodzonym przez dar chrztu i przez dar Ducha Świętego. Jeśli o tym zapomni, to jeszcze przez kilka minut, no chrześcijanin może jeszcze kilka miesięcy albo lat będzie ruszać ustami, jak ta rybka, która próbuje złapać powietrze i aby wymordować rybki, trzeba je tylko wyjąć z wody. Oczywiście pisze to po to, aby też to zdanie odwrócić, aby zachować przy życiu rybki, którym jesteśmy jako chrześcijanie. Trzeba, aby w wodzie trwały, aby pamiętały o przymierzu chrztu.
Dlatego oprócz sakramentu chrztu, czyli pojedynczego nowego narodzenia, jedna jest wiara, jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Absolutnie niepowtarzalne, unikalne i pojedyncze dary. Nie można powtórzyć chrztu, ale można przypomnieć sobie, że jestem rybką i że moje życie jest w wodzie. Można przypomnieć sobie, że buduję wieżę na fundamencie, którym jest woda. I to czynimy każdego roku w Wigilię Paschalną, kiedy w wodę zanurzamy Paschał, zmartwychwstały Chrystus, który udziela mocy wodzie, i przypominamy sobie, narodziliśmy się w wodzie, czynimy znak wodą święconą, aby przypomnieć sobie, że ja, chrześcijanin, znaczy o wiele więcej niż ten, który pochodzi geograficznie z tak zwanych krajów chrześcijańskich. To znaczy o wiele więcej niż ten, który został wychowany w kulturze chrześcijańskiej, aby przypomnieć sobie, że ja, chrześcijanin, oznacza ostatecznie jestem człowiekiem narodzonym na nowo. A teraz chciałbym zaprosić Andrzeja Dziewita i oddać mu głos. Mam nadzieję, że uzupełniające spojrzenie do tego, które ksiądz biskup nam przedstawił nam naukę teologiczną, naukę Kościoła, a ja chciałbym się podzielić różnymi doświadczeniami praktycznymi. Jeśli chodzi, na początku chciałbym się przyjrzeć trzem typom, takim symbolicznym raczej typom ludzi, których spotykamy w Kościele. Pierwszy to są ludzie, którzy wierzą tradycyjnie. Sama wiara tradycyjna, jak nas naucza Kościół, ma silną żywotność. Tych, którzy chcemy ewangelizować ludzi, chcemy prowadzić głębiej, chcemy poważnie prowadzić do uczniostwa, ważne jest, żeby wykorzystać tą żywotność wiary tradycyjnej do głoszenia Ewangelii, do wprowadzenia ludzi w osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Przypominam sobie jeden z moich przyjaciół, księży, mówi coś takiego. On był na Podhalu i rozmawiał z takim młodym adwokatem. I 30 kilka lat, który tam mieszkał. I na temat wiary, i potem ten adwokat mu mówi tak: słuchaj, wiesz co, ja w naszej miejscowości znam wszystkich. I większość z nich to są moi klienci. Słuchaj, oni się procesują o kawałek ziemi. Już nawet nie pamiętają dokładnie, o co tam te rodziny, a potem i są skłóceni na maksa, że tak wyrażę. I potem ja ich widzę wszyscy do kościoła i wszyscy do komunii. To jak to jest? I to jest dobre pytanie. Jak to jest? Jak to jest? Pamiętam, byliśmy na ewangelizacji tam i mówię na temat żywotności tej wiary, która tam jest ostra, mocna. Byliśmy na ewangelizacji i w pewnym momencie zebrało się tam trzech chłopów. Był z nami ksiądz, który był w parafii tam. To było wiele lat temu, także ta sytuacja jest, na pewno się zmieniła. Wiele lat temu to było, nie? I tych trzech górali tam stanęło i mówią tak do księże proboszcz: nie psuj ta nam wiary tutaj. Nie psuj ta nam wiary. Otóż oni byli tak bardzo przywiązali do swojego schematu wiary, że trudno było im przyjąć nowość tej wiary. Może my oczywiście nie znaleźliśmy odpowiedniego klucza do tych ludzi, tylko no, powielaliśmy pewne schematy, które po prostu robiliśmy w dużym mieście. Jakieś tam pantomimy, jakieś wesołe piosenki, jakieś coś tam. A do nich to, do górali, zupełnie to nie przemawiało. I pamiętam tutaj
kiedyś na rekolekcjach byliśmy we Wrocławiu. Dosyć to było też już kilka ładnych lat temu i przyszło do mojego przyjaciela Andrzeja, takiego z Halleluja, przyszło takie małżeństwo i oni mówią tak: słuchajcie, ale się cieszymy, że wy nam tutaj pokazaliście pewną drogę, pewne możliwości, bo my tak chodzi, od pewnego czasu rozmawiamy na temat wiary i my czujemy, że jest jakaś głębia, że to nie może być tylko taki jakiś rytuał, że to musi być coś więcej. Musi być coś więcej. Otóż no, sytuacja była taka, że ci ludzie jak gdyby nie usłyszeli, że wcześniej, że jest coś więcej. Nie byli w stanie. Nie wiem, czy to ich uszy były zatkane, czy może no, nikt im nie głosił. To jest jedna rzecz. Są też, myślę, w Kościele ludzie porządni. Czy chrześcijanin powinien być porządny? Oczywiście, że powinien być porządny. Ale czy to wystarcza, że chrześcijanin jest porządny? No, jak sądzicie? No właśnie, no nie wystarcza. Bo są wiele ludzi porządnych jest, którzy do kościoła nie chodzą. Kochają swoje rodziny, są porządni i tak dalej, i tak dalej. No ale mniejsza z tym, tymi się nie zajmujemy dzisiaj. Powiedziałbym, ci ludzie porządni to oczywiście powtarzam raz jeszcze skrót myślowy, to są ludzie, dla których Bóg jest bardzo ważny. Bardzo ważny w ich życiu. Ale równie ważna jest rodzina, równie ważna jest praca i równie ważna jest na przykład, równie ważne jest zdrowie. Ale właśnie, i ci ludzie najczęściej można ich tak scharakteryzować, że są porządni, że chodzą do kościoła regularnie, przystępują do sakramentów w miarę regularnie. I to tak to wygląda. Ale z pewnością nie są uczniami Chrystusa. Nie do tego jesteśmy powołani. Powołani jesteśmy do tego, aby czynić uczniów. O tym mówił ksiądz biskup. Bo chrześcijanin to jest uczeń Chrystusa. I przypominam sobie pierwszą homilię, którą powiedział nasz nowy papież Franciszek. On powiedział wtedy coś takiego. Myślę, że część z was to doskonale pamięta. Mówi, możesz być księdzem, może być biskupem, może być kardynałem, ale czy ty jesteś uczniem Chrystusa dzisiaj? No właśnie. Do tego mamy prowadzić ludzi. Że ten człowiek, który jest na nowo narodzony, ma relację z Panem, ma żywe objawienie Boga. To jest moje zdanie oczywiście. Żywe objawienie Boga. Relacje z Bogiem. Wie, że można z Nim komunikować, rozmawiać. I ma gdzieś głęboko nieustanne pragnienie Boga. Jego świat obraca się wokół Pana Boga, wokół Jezusa. Nawet gdy mu wiele rzeczy nie wychodzi, wiele rzeczy, gdy jest rozczarowany na przykład poziomem czytania Pisma Świętego swojego, czy swojej modlitwy, to ten człowiek ma nieustanne pragnienie Pana Boga. Nieustannie mówi o Nim. Nieustannie ten jego świat kręci się wokół Jezusa. Wokół Jezusa. To tak bym scharakteryzował. I druga rzecz ważna jest dla nas, żeby to zrozumieć, że bycie nowonarodzonym w,
I ten proces, proces bycia nowonarodzonym, to znaczy, że człowiek staje się kimś, kim nigdy nie był wcześniej. Jest kimś innym. To potem powiedział Paweł. Żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Właśnie. To jest przedziwna tajemnica, bo Bóg jakoś łączy nasze predyspozycje, łączy nasz tym, kim jesteśmy i łączy naszą wolność wraz z tym przebudowywaniem naszego serca, naszych pragnień, naszych emocji, etc., etc. Bardzo ważne jest, żebyśmy my na nowo zdecydowali pójść za Bogiem. Bo co się stało na chrzcie świętym? No, po prostu wyrzekliśmy się szatana i oddaliśmy się pod opiekę Panu Bogu, obiecując Mu wierność. Ale to uczyniliśmy jako dzieci, prawda? W większości z nas. Jak pamiętacie, Apokalipsa 3:20 mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus nic nie uczyni na siłę, oczywiście Bóg jest Bogiem, ale nic czyni poza naszą wolą, naszym przyzwoleniem. I dlatego wielokrotnie spotykaliśmy się z tym, że jeżeli ktoś przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, czyli tak naprawdę odnowił przymierze chrztu świętego w sposób świadomy i dorosły, otworzył drzwi Panu Bogu do swojego życia. I często natychmiast albo po jakimś czasie otrzymywał objawienie Pana Boga. O modlitwie. Czy macie podobne doświadczenia?